Dals z siostrami kubańskimi. W Stadzie Ogierów Książ już od 5 lat odbywają się zawody w powożeniu Dals Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa. Na hipodromie trwają gorączkowe ostatnie przygotowania przed startem. W powietrzu czuć adrenalinę. Tu spotykamy siostry kubańskie Karolinę Justynę i ich konie śląskie Klarę i Kalmerę. Dziewczyny są twórczyniami tych zawodów. Notabene klacze są mocno ze sobą spokrewnione, a ich ojciec to zasłużony w sporcie zaprzęgowy ogier hodowli książańskiej. A co to jest ten Dals? Jest to cykl imprez sportowo-hodowlanych rozgrywanych pod patronatem Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu. Dziś do pokonania jest 5 przeszkód na czas w próbie maratonu. Liga jest bardzo elastyczna i dostosowana do uczestników oraz nowych sytuacji. Cały czas się zmienia. Są 3 kategorie zaprzęgów, single i pary dla dużych koni oraz single dla kuców. Każda edycja zawodów składa się z 3 eliminacji rozgrywanych w formule jednodniowej i finału, który trwa 2 dni. Dals to 3 konkursy ujeżdżanie, maraton oraz zręczność. W maratonie, który mamy przyjemność oglądać, na dystansie 4 km do pokonania jest 5 przeszkód. Na każdej z nich startujący mają do przejechania 5 bramy w kolejności od A do E. Podczas każdej z rozgrywek uczestnicy zbierają punkty bonifikacyjne zgodnie z zajmowanymi miejscami, a na koniec poszczególnych kategorii zostają wyłonieni zwycięzcy edycji, którzy mają najwięcej punktów. Dziewczyną świetnie poszły przejazdy, jest to ich żywioł. Karolina ze swoją Klarą łączyły finał na 4. miejscu w klasie N, Justyna z Karmelą zajęły 6. lokatę w klasie L. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. W klasie L single Kacper Górski, w klasie N single Mirosław Górny, w klasie L pary Jarosław Kalinowski, w klasie L kuce Jagoda Karpińska. Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy. Spacer z koniem po maratonie ma na celu wyrównanie tętna, uspokojenie oddechu i mięśni oraz pozwala rozgrzanemu koniowi wyschnąć.